daj nam swoje zbawienie. Alleluja. 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 Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu, pytając: jakim prawem to czynisz i kto Ci dał tę władzę? Jezus im odpowiedział: ja też zadam wam jedno pytanie. Jeśli odpowiecie mi na nie, i ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodził chrzest Janowy? Z nieba czy od ludzi? Oni zastanawiali się między sobą. Jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu? A jeśli powiemy od ludzi, to boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: nie wiemy. On również im odpowiedział: zatem i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Oto słowo Pańskie. Umiłowani w Panu, odkąd technologia informacyjna stała się dostępna dla cywili, w naszych domach mamy dostęp do większej ilości stacji telewizyjnych i radiowych, dostrzegamy, że my sami jako Kościół jesteśmy w nich przedstawiani i postrzegani różnie. I właściwie rzadko kiedy przekaz jest adekwatny do rzeczywistości. W przedstawianiu nas w krzywym zwierciadle specjalizują się media niekatolickie. Papież Franciszek w swojej adhortacji apostolskiej Ewangelii Gaudium pisze, że żyjemy w społeczeństwie informatycznym, dostarczającym nam chaotycznych danych, wszystkich na tym samym poziomie, i w końcu prowadzi to nas do straszliwej powierzchowności w chwili postawienia kwestii moralnych. Ale zapewne nie tylko w przypadku kwestii moralnych. Wydaje się, że media, którym codziennie poświęcamy czas, dążą do zglobalizowania kultury poprzez rezygnację z elementów narodowych i religijnych, szczególnie katolickich. Powinno to nas zaniepokoić, zastanowić. Tym bardziej, że, jak dodaje papież, kultura medialna i niektóre środowiska intelektualne przekazują niekiedy wyraźną nieufność wobec przesłania Kościoła oraz pewne rozczarowanie. Do czego to prowadzi? Czytamy dalej. W konsekwencji wielu zaangażowanych w duszpasterstwie, chociaż się modlą, pogłębia w sobie pewien rodzaj kompleksu niższości, prowadzący ich do relatywizowania lub ukrywania swojej chrześcijańskiej tożsamości i przekonań. Zatem komuś zależy na tym, żebyśmy jako wierzący wycofywali się, nie byli pewni swoich przekonań, nie byli pewni swojej racji opartej na objawieniu Bożym, a myśl niechrześcijańską powoli uznawali za własną. Niestety, w pewnym stopniu to się udaje. Widzimy to w rodzinach, gdzie zwłaszcza jeszcze niedoświadczone
i zbyt mało krytyczne młode pokolenie nie trwa tak mocno w wierze jak ich rodzice. Czy nie brakuje nam młodzieży w kościołach? Jednak są licznie, choć najczęściej oddzielnie obecni przed ekranami komputerów, telewizorów, telefonów. Czy nie warto wspólnie z synem, córką, wnukiem, krewniakiem nie tylko obejrzeć telewizję, ale również zajrzeć do internetu? Czy dzisiaj nie staje się to obowiązkiem wychowawczym rodziców, żeby szeroko rozmawiać o przekazywanych w mediach treściach i wspólnie je omawiać w świetle nauki wiary i narodowej tradycji, której wartość usiłuje się podważyć, raz na wesoło, a drugi raz raniąc uczucia religijne, umieszczając w gazecie prowokacyjne zdjęcia, organizując bluźniercze wystawy, a w końcu wyprowadzając młodzież na czarne marsze, gdzie, tak jak to widzieliśmy w ubiegłym roku, mieli wypisane hasła śmierć, aborcja, piekło. Czy wolno nam się przyzwyczajać do prowokacji ze strony zła, ze strony satanistów zajmujących poważne stanowiska? Papież Franciszek pisze w kontekście ataków na wolność religijną albo nowych sytuacji prześladowań chrześcijan, że w wielu miejscach chodzi raczej o rozpowszechnioną relatywistyczną obojętność połączoną z rozczarowaniem i kryzysem ideologii. A zatem ma dominować relatywizm, obojętność, niepewność, zamazanie pojęć, wartości. Jak w liberalizmie. Mówi się co prawda o wartościach, ale nie nazywa się ich po imieniu. Czy w takim razie katolik może popierać liberalizm i liberałów, skoro właściwie nie wiadomo, jakie wartości popiera? W końcu każdy zechce posiadać swoją prawdę subiektywną, a to już z pewnością utrudni obywatelom uczestniczenie we wspólnym projekcie, który musi się opierać na jednej prawdzie i wykraczać poza osobiste interesy i pragnienia. Tak właśnie jest w Kościele, który, będąc wspólnotą hierarchicznie uporządkowaną, kieruje się jedną prawdą i domaga się od swoich członków, naśladowców Jezusa Chrystusa, trwania w jednej prawdzie. I właśnie z tego powodu każdy powinien potrafić uczynić siebie bezinteresowny dar dla bliźniego, dla wspólnoty wiary, z powodu prawdy. Jak wspomniałem wczoraj, to Kościół jest depozytariuszem wiary, stróżem i obrońcą prawdy. Dlatego zawsze był niewygodnym dla tych polityków, którzy kierowali się fałszem, a zatem kierujących się złym duchem, którego Jezus nazywa ojcem kłamstwa. Jeżeli w tak ogromnym nawale informacji, które, jak pisał święty Jan Paweł II, rodzą nowe formy zachowania jako rezultat nadmiernego wpływu środków masowego przekazu, mamy wytrwać w wierze, w prawdzie, to potrzebujemy edukacji uczącej krytycznego myślenia i ofiarującej drogę dojrzewania w tradycyjnych, sprawdzonych wartościach, a nie w pseudowartościach.
uczącej sztuki opartej na właściwych kryteriach, czyli na prawdzie, dobru i pięknie, a nie wulgarnej pseudosztuki. Młodzież jakby ze swej natury domaga się tego i ma prawo do prawdy, dobra i piękna. Jednocześnie nie jest sama w stanie zdecydować, która treść podawana przez starszych będzie dla niej najbardziej wartościowa. Ta odpowiedzialność spoczywa na rodzicach. To rodzice mają w szkole prawo i obowiązek uzyskania od dyrekcji informacji, czego i jak będą nauczane ich dzieci. Realizacja programów szkolnych może mieć miejsce tylko i wyłącznie po otrzymaniu ich akceptacji. Mamy żyć wiarą na co dzień i we wszystkich okolicznościach o nią dbać. Przyznawać się do Chrystusa. Przyznajemy się przez słowa, czyny i symbole. Na przykład w rzeczywistości szkoły mamy prawo do obecności Krzyża Świętego w każdej sali, niezależnie od tego, jakiego przedmiotu się w niej uczy, jakie poglądy mają nauczyciele czy dyrekcja szkoły i ilu jest innowierców w klasie. Mamy do tego prawo. Podobnie mamy prawo do modlitwy na pierwszej i ostatniej godzinie lekcyjnej, niezależnie od tego, czy to jest WF czy fizyka. Czy korzystamy z tych praw? Chodzi o poważną odpowiedzialność, jako że jeśli niektóre aspekty obecnej rzeczywistości nie znajdą właściwych rozwiązań, mogą dać początek procesom dehumanizacji, odczłowieczenia. Zakłada to nie tylko uznanie oraz interpretowanie poruszeń dobrego ducha, lecz, i to jest decydujące, wybranie poruszeń dobrego ducha i odrzucenie tych pochodzących od ducha złego. Jutro i pojutrze szczególna okazja do spowiedzi świętej. Zastanówmy się, w jaki sposób zgrzeszyliśmy nie tylko myślą, mową, uczynkiem, ale również poważnym zaniedbaniem pod względem wychowania religijnego dzieci i młodzieży. Nic się nie dzieje bez powodu. Ktoś ponosi za to odpowiedzialność. Co możemy zrobić, aby nadrobić, aby poprawić popełnione błędy i przyprowadzić kolejne pokolenie do Kościoła Świętego, do Chrystusa?